Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku z Flat Out 2 i lecimy dzisiaj z kolejnymi wyścigami naszym tutaj niezniszczalnym brakiem perfidnie, bo trzeba trzeci puchar tutaj zrobić. Mamy 50% zrobionych właśnie naszych tutaj derbów, więc tutaj to będzie dopiero jatka. Tutaj możemy naprawdę mieć niskie pozycje. Tutaj naprawdę trzeba walczyć o każdy centymetr powoli drogi. Patrzcie tutaj, co się dzieje. Dobrze, ja znam tą drogę. Wow. Dobra, muszę tutaj tak przejść, inaczej bym tego nie przeszedł na sucho. Chyba mieliśmy już ten przejazd. Tak, one się powtarzają. Wy se tam wjeżdżajcie. Ja jadę po trasie, którą znam. Więc takiej bardzo wysokiej. Wow. Jakie backflipy. Znaczy backflipy. To nie był backflip, tylko to był po prostu korkociąg. Dobra, ale tym korkociągiem ja się tutaj nie przejmuję. Bo tutaj trzeba wiedzieć, jak no blokują. No nie wierzę, jestem ósmy. Ja już tego chyba nie przejdę, będę musiał powtarzać. No, spróbujemy. Dobra, mamy szóstą pozycję, więc jeszcze możemy tutaj walczyć od tyłu. Dobra, musimy tędy polecieć górą. Góra nam tutaj da takiego boosta fajnego. Dobra, szósta pozycja. Nie no, poniżej trzeciego nie mogę zejść. Jeszcze nie na tej mapie. Jezu, jakie tutaj są. Dobra. O, czwarta pozycja. Już gonię ich po piętach. Więc naprawdę można coś tutaj ugrać. Dobra, tędy. Pierwszy. Pierwszy. No udało się. Już myślałem, że naprawdę się nie uda nam. Ale udało się. Mamy pierwsze miejsce. Z lampy tylko były dwa. Trudno, ale pięknie. Mamy, więc zaczęcie jest eleganckie. Lecimy z drugim wyścigiem. Z trzech. Zobaczmy. Czy tutaj nam się uda jakąś rozwałkę tutaj zrobić. Czy też nie. Ani jednego płotu nie mogłem mieć. Wszyscy na nitro polują. Za rozwalanie.
Dobra, mamy tak. Ci się obijają o wszystko. Dobra, ja sobie tędy polecę. Ale się uderzyłem niepotrzebnie. Dobra, możemy tędy przejechać. Mieliśmy już ten tor, więc tutaj już będę miał łatwiej troszeczkę. Jeżeli coś w ogóle tutaj zrobimy i uda nam się właśnie tego dziada tutaj wyprzedzić. Będę miał troszeczkę łatwiej. O ile coś w ogóle tutaj zdobędę, jakieś nitro albo coś. Dobra. Nitrem musiałem się tutaj podgonić, bo inaczej była dupa blada. Tak szczerze. Jak oni będą wyskakiwać, to oni mogą coś oni ze mną wygrać. Bo na tej planszy nitro się liczy też. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Dobra, mamy tak. Dobra. No tu muszę jakoś wejść, coś pozbierać, jakieś nitro, jakieś ułamki. Chociażby. Dobra, takie rozwalenie się też nada. Mamy jeszcze jeden przejazd, więc spokojnie. Możemy tutaj nadgonić. Jak byliśmy już pierwsi, to możemy zaś być pierwsi. Max drudzy. Nie możemy być niżej. Jeżeli będziemy niżej, to będzie lipa blada. Dobra. Dobra, drudzy możemy być. Drudzy możemy być. Drudzy. Dobra. Ale nieźle poszli. Nieźli. Nieźle. Dobra. Które miejsce mamy? Dobra, nadal mamy dwa punkty awaryjne. Czy możemy coś nowego tutaj ulepszyć? Wszystko mamy na full. Aj. No ciężko, 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 naprawdę ciężko jest teraz w tym momencie, bo Jack Benton, tepcze nam po piętach. Jack Benton jest naprawdę tutaj na wagę złota, żeby wygrać z nami. Mamy trzy przejazdy. W razie czego będziemy tutaj powtarzać to. Dobra, niech tam się rozwalają. Z tego co pamiętam, to ostatni będą pierwszymi. Pierwsi ostatnimi. Dobra. Wow.
Dobra, ten dynik se skacze. Ja tutaj musiałem właśnie tak zrobić, żeby tutaj był jakiś wyścig. Wyścig moralny czy niemoralny. Ważne, że wyścig to jest. Żeby się to przydało naprawdę więcej. Dobra, zderzak tam straciliśmy. Martinez, musisz mi tutaj uliec. Jezu, YouTube, nie teraz, nie komentarze. Czytam wszystkie, no ale bez przesady. Dobra. Beltona musimy się pozbyć, bo on ma teraz tą wyścigówę. Ta tutaj chce naprawdę wygrać, jak widać, za wszelką cenę. Ale jej się nie uda. Dobra. Ona się dobrze trzyma, Martinez. Ale nie patrzyłem, która ona była. Dziękuję za przejście pierwszym, ale tutaj Belton to jest. Go trzeba się pozbyć. Nie mogę pozwolić mu wygrać. Tędy. Musimy tutaj właśnie robić tak, żeby wygrać. Więc jeszcze nie używamy nitra. Nie ma tego, takiej opcji. Musimy samą prędkością to wszystko zniszczyć. Bo teraz będę potrzebować nitro. Dobra. Tak. Dobra, mamy to pierwsze miejsce. Elegancko jesteśmy, po prostu na topie. Nie ma takiej opcji, żeby nas pokonali. Wow. Po prostu myślałem, że będzie ciężko. Drugie miejsce, ale... Ale mamy to. O, blow. Więc splitter, o, pięknie. O. Level trzeci. Pięknie, możemy teraz kupić auto. Tutaj. Myślę, czy tego nie wziąć. Ale, 16 tysięcy kosztuje. Ale przy super. Ten 42. Czy my chcemy właśnie pójść w to, Nevadę wziąć? Ja bym tego wziął, Madrasza. Dobra, kupujemy go. I możemy wziąć tutaj od razu upgrade. Upgrade silnika. Co bym tutaj zrobić? No, nie stać mnie. Ale dobra, turbina. Tutaj po 2000. Okej. Więc mamy już troszeczkę tutaj zaprytowanego. Weźmy sobie teraz tutaj. A może nie teraz, tylko jeszcze sobie przejdziemy na tamtego braka. Get it. A, sell? Nie, nie, nie.
Get in, go. I chcę zobaczyć, co tutaj mamy. Właśnie. Ten tu zrobić blowing i zobaczyć, jak to wyjdzie. Bo nie pamiętam, teraz tutorial sobie przejdziemy. Okej. Okay. Czyli musimy teraz się rozpędzić. Ja już nie pamiętam tych naprawdę wszystkich. Minimalnie tutaj najlepiej powoli. Okej. Okay. I jak najniżej, koło 12 byśmy musieli mieć. Żeby właśnie wszystkie kręgle zbijać. Wszystkie kręgle, jak zbijemy, to wtedy będzie więcej po prostu punktów. Dobra, okej, okay, mamy tutorial już zrobiony. Okej, okay, możemy teraz spróbować. O, tutaj się pokazało w końcu ten ogień po prostu z pupy. Ile? 3? 4? Ej, no to było chamskie. Continuous. Dobra, musimy wszystkie zbić, więc tutaj byśmy musieli polecieć w stronę lewą. Dobra, mamy wszystkie. Okej, okay, więc tutaj są takie tury. 5 rund. Więc jeżeli to zrobimy, to będzie gites. Powinno jak najwięcej. No jeden tylko został. 9 points. No nie wierzę w to. 9 points, więc teraz najgorszy, co może być, musimy trafić w tamto jedno. Czy nam się uda? Myślę, że tak. Bo to jest naprawdę spoko. Wow, jeszcze poleciałem. O, pięknie, pięknie, mamy to. Mamy pierwsze na razie miejsce. Na razie. Fajnie byłoby, jakbyśmy trafili w samą dziesiątkę. Siedem. Nie, nie, nie. No tutaj było troszeczkę za kiepsko. No nie będziemy mieć. No nie ma takiej opcji nawet. Pilot. Dobra, za bardzo sobie podjechałem. Chciałem pomiędzy kręgami jakoś to wyminąć. Ale no, zarzuciło mi po prostu. Wszystkie. No, strajka, pięknie. No, normalnie myślałem, że ja strajka nie trafię. Ale strajk niszczy wszystko, po prostu automatycznie. Jak teraz będę miał strajka, to ja już mam GG wygraną po prostu. O, pięknie, strajk. Patrzcie, patrzcie na to po prostu. To jest wygrana po prostu i koniec. Aha, jeszcze. No, 3 rundy takie. 3 strajkiem teraz tak walną. To oni są bez wygranej.
Zaś strajk. No, GG, pany. I ostatni raz muszę strajka zrobić? Jak myślicie? Uda się? Napiszcie w komentarzu. Ale niepotrzebnie się ruszyłem na początku. Strajk. Wow, po prostu nie wierzę w to. Same strajki. I mamy wygraną po prostu. 103 punkty. Czy ktoś zrobi więcej? Wątpię. No i zarobiliśmy sobie na spokojnie. Więc to było tyle w tym odcineczku. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, komentarzu, no i subskrypcji i widzimy się w następnym odcineczku. Chaos.